Moi drodzy Państwo, przepraszam, że tak długo się nie odzywałam i niczego nie nakręcałam, ale z tą wiosną i ze świętami chcę Wam tutaj publicznie oświadczyć, że właśnie pracuję nad serią filmów dotyczących szat na ikonach i będziecie mogli fragmenty tych filmów zobaczyć na moim kanale YouTube, więc proszę śledźcie filmiki na które będę zamieszczać, a cały kurs będzie można kupić i jak go już stworzę i nakręcę. Tutaj w tym kursie wyjątkowo chcę się zająć nie jakąś jedną konkretną ikoną, ale zagadnieniem jakim są szaty. Moim zdaniem bardzo ważnym i dla wielu osób kłopotliwym i trudnym. Mi samej najdłużej zajęło nauczenie się i zrozumienie tej struktury świateł na szatach, układów fałd. No to wynika też z tego, że my na co dzień już dzisiaj tak się nie ubieramy jak ludzie antyku, jak postacie na ikonach i trzeba trochę wyobraźni i trochę zrozumienia zasad konstruowania tych szat, żeby pójść do przodu i żeby z łatwością już tworzyć tkaninę na ikonie. A ponieważ dzisiaj są święta u naszych braci katolików, a u nas niedziela palmowa, tutaj pokazuję Państwu moje palemki. W kościele prawosławnym jest zwyczaj święcenia żywych gałązek, żywych kwiatków, często to jest wierzba. I tak samo jak w kościele katolickim przynosimy je do domu, te poświęcone gałązki symbolizujące przywitanie Chrystusa, który wjeżdżał do Jerozolimy. Prawosławnych pozdrawiam z wjazdem do Jerozolimy, a wszystkich katolików z najwspanialszym i największym świętem świąt, zmartwychwstaniem Chrystusa. Niech dobry Bóg w swojej miłości przyniesie nam pokój, spokój w naszych sercach i w naszym świecie. Pozdrawiam Was serdecznie, cieszmy się tą paschalną radością i do zobaczenia na moim kanale. Pozdrawiam.